W związku z otwarciem nowo wybudowanego odcinka Alei Kociewskiej od czwartku 12 listopada zmienią się trasy linii 2 i 12 oraz ich rozkłady jazdy. Aleja Kociewska w całości jest już przejezdna. Jej ostatni blisko 450-metrowy odcinek między ulicą Jagiellońską i Żwirki został oddany do użytku w miniony poniedziałek 9 listopada, o czym informowaliśmy na naszej antenie. To bardzo ważna informacja dla wszystkich jej użytkowników, także dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, szczególnie z linii autobusowej 2 i 12. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zanim zaczął się remont Alei Kociewskiej, czy się nowa budowa tej alei, zapowiedzieliśmy, że będą kursowały tu linie. I od dnia 12, czyli od czwartku, będą kursowały linie 2 i 12 w obecnym rozkładzie jazdy. Z tym, że autobusy linii 12, żeby wpisać się w swój dotychczasowy rozkład, będą wyjeżdżały z dworca 6 minut później. O tyle czas jazdy zarówno linii 2, jak i 12 będzie skrócony przez omijanie ulicy Armii Krajowej i Żwirki. Szczegółowe rozkłady jazdy wszystkich autobusów dostępne są na stronie internetowej www.meteor.tczew.pl oraz w dużej gablocie na terenie węzła komunikacyjnego. Dodajmy, że zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Alei Kociewskiej z ulicą Żwirki. Aleja Kociewska jest teraz ulicą z pierwszeństwem przejazdu, a Żwirki podporządkowaną. Kierowcy muszą dostosować się do znaków stop i nie jeździć na pamięć, by nie doprowadzić do wypadku. Zaś na skrzyżowaniu Alei Kociewskiej z ulicą Jagiellońską ruchem kieruje sygnalizacja świetlna.